wspólny gołębnik Czersk, lot finałowy 2018 z miejscowości Stevenhagen, 335 km, 16 września 2018. W tej chwili jest godzina 11:15, gołębie zostały wypuszczone o 8:45. Jak widać, już goście się zbierają. Tutaj w namiocie również są. Na pierwszym planie kolega Szmagliński z kolegą Werochowskim, kolega Zdzisław Lademan z Reinhardem Ulem. Dzisiu, może się pochwalisz? Dzisiu, nagrywamy. A jest czym? Jest czym. Dzisiu, powiedz, jaki ten, jaki masz wynik w tym roku w GMP? Prawie 950. 23 czy 24. To który wynik, ten wynik w zeszłym roku, który by ci miejsce dawał? Nie wiem, to, to też by mi wszedł 10, jakby nawet. Nawet w dziesiątce w Polsce na pewno. A który były pierwszy? Bo już loty trwają. Dzisiaj są jeszcze loty i za tydzień mają loty. No to dzisiaj spotkałem z kolegą Reinhardem, bo wiem, że część gołębi tam z jednej drużyny chyba od żony, tak? Miałeś od Reinharda nawet kupione i też się tutaj... Ja nie miałem, to są wszystko żony gołębie. Żony. Od niego to są wszystko żony gołębie. No w tej drużynie, nie? Były, nie? Z dzichu tylko płacił. Także jesteś zadowolony z tej gołębi od Reinharda. Oryginałami leciałeś, nie? Oczywiście, nie? Zresztą co widać, są DV-y, także... Także na przyszły rok się też tu deklarujesz tutaj, że będziesz brał udział, tak? W związku z tym, że kupiłeś od Reinharda gołębie. Ty, ale nie tymi gołębiami, nie? Chyba innymi puścisz. Nie, za te. Tajemnica. Dobra, tu kolejni goście i uczestnicy, tu pan Stanisław Pliszka. Ile ma gołębi dzisiaj? Cztery? Chyba nie, za... Na pewno dwa nieaktywne. To na pewno te są. Tu kolega Klesiński, koledzy klesińscy. Tu macie w tej chwili też czwartego asa w tej chwili są po trzech lotach, nie? No jest szansa, że dzisiaj może coś się uda. Też dobrze przyjdzie. Także. Jest trochę w tym roku tych gołębi, które mają komplet konkursów. Za chwilę może pokażę tablicę. Tu jest lista gołębi zakoszowanych na lot. Nagrody, klasyfikacja AS. Klasyfikacja AS, pierwsze miejsce w tej chwili po trzech lotach ma Team GPS 2, drugie Katarzyna Andrzej Duda. Trzecie również Katarzyna i Andrzej Duża, czwarty Arkadiusz i Tomasz Klesiński i tak dalej. W klasyfikacji drużynowej, czyli to mistrzostwo prestiżowe, Katarzyna i Andrzej Duża zajmują pierwsze miejsce, Team GPS i Team GPS 2. Także wkrótce spodziewamy się pierwszej gołębi. Z tyłu Gregor Rokowski. W roku również przywiózł gołębie młode. Podejdziemy tam do niego. Tutaj kolega Gregor Lorkowski. Między innymi tu zakupuje gołębie kolega Marcin Szmagliński. Może się pochwalić, że również w tym roku super, w zeszłym roku zakupiłeś gołębie lotniki, tak, bardzo, od Gregora. Tak, po lotach, bardzo dobrze się spisywały. Tak, no i w tym roku lotowałeś nimi młodymi, nie? No tak. I powiedz może coś o tych gołębiach. Na gołębniku wczoraj był powiedzmy drugi, czwarty, szósty, także... Ale też miałeś takie, wiem, że z pierwszego i z drugiego lotu to dwa naraz przylatywały, tak, tak, gnieździaki, tak? Tak, z tej piętnastki, która miała w Niemczech pierwszą nagrodę w sporcie, także... I wczoraj między innymi drugi gołąb był z tej samiczki, a drugi gniaziak jest drugim lotnikiem sekcji, także bardzo także dobrze widać, te gołębi się sprawują. No w tym roku też jeszcze parę gołębi tak zasilili się, tak? No tak, trzeba. No widać, ładnie wychowane te gołębie. No, wychowane się sprawdzają. No jak się sprawdzają, to czemu no, się nie zasilili? Przynajmniej... A w ogóle za takie śmieszne jakieś tutaj pieniążki, no, no, nie? Będzie czym za rok na wspólnym gołębniku rywalizować. Właśnie. Kolega Gregor może tu coś powie, jak w tym roku wyniki, tak w skrócie? Ja jestem zadowolony. Zadowolony, no to powiedz w skrócie może.
Ja w młodych jestem trzeci w oddziele, mam najlepszego lotnika w oddziele. W starych jestem drugim mistrzem generalnym w oddziele, drugim w rocznych. Mam drugiego najlepszego lotnika w rocznych samicach i jest dobrze. A jak w tym roku ogólnie loty przebiegały? Czy mieliście jakiś katastrofalny lot, czy coś?